Dziś z założeniem firmy nie ma praktycznie żadnego większego problemu. Wystarczy jeden dzień, aby zostać przedsiębiorcą. Odkąd powstała centralna ewidencja, czyli od 2011 roku, teraz można załatwić sprawy w jednym okienku, czyli w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, składając jeden wniosek, który jest również wnioskiem o nadanie numeru REGON-u, o zarejestrowanie działalności. Również od tego roku, od maja, będzie można złożyć zgłoszenie do ubezpieczenia za naszym pośrednictwem. Od 2015 roku w gminie obowiązuje ustawa zwalniająca płacenie podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy realizują nowe inwestycje na terenie całej gminy Olesno. Zwalniamy z tego podatku na okres 3 lat do kwoty 200 tysięcy euro. Równowartości tego podatku, wszystkie budowle i budynki, które powstały w okresie obowiązywania naszej uchwały. No, oczywiście po pewnym czasie, po 3 latach, te przedsiębiorstwa zaczynają płacić podatek, natomiast no, miejsca pracy zostają u nas i migracja może w przyszłości zmniejszy się, migracja zarobkowa do krajów Unii Europejskiej. Jednym z pierwszych przedsiębiorców, który skorzystał z tego zwolnienia, jest Henryk Mrozek, inwestujący na terenie Olesna od 1993 roku. Wytwórnia mas bitumicznych została wybudowana w strefie, gdzie uzyskaliśmy po prostu zwrot podatku w wysokości 60% dochodowego, także dla nas jako inwestorów jest to znacząca kwota. Sprzyjające warunki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz szybkie tempo rozwoju firm w strefie inwestycyjnej wiąże się ze wzrastającą liczbą mieszkańców. Dzięki tym czynnikom na obszarach Olesna powstaje coraz więcej nowych mieszkań oraz domków jednorodzinnych. Generalnie cała inwestycja posiada 183 mieszkania. W tej chwili budujemy pierwszy etap, który 39, będzie miał 39 mieszkań. To są mieszkania od 40 do 65 metrów, dwu-trzypokojowe. Średnio na terenie gminy Olesno w przeciągu roku powstaje około 150 nowych firm, które dzięki różnym projektom rozwijają się oraz zatrudniają coraz większą liczbę pracowników.